Dzień dobry, witam na moim kanale lektury z Biblioteki Osiedlowej. Dzisiaj chciałbym mówić o książce Jerzego Beniamina Zimnego pod tytułem Dzienniki literackie. Jerzy Beniamin Zimny to autor 7 książek poetyckich, 2 powieści i szkiców literackich. W bieżącym roku obchodzi 50-lecie pracy twórczej. Jest związany z ziemią lubuską. Realizował projekty ekonomiczne w Świebodzinie i Krośnie Odrzańskim. Natomiast swoje ambicje artystyczne realizuje w Poznaniu, gdzie jest związany ze środowiskiem literackim tamtejszym od 1970 roku. Przyjaźnił się m.in. z Andrzejem Babińskim, Wincentem Różeńskim, Markiem Obarskim czy Mariuszem Rosiakiem. Książka została wydana w Poznaniu w 2020 roku przez Bibliotekę Rewirów. Rewiry to czasopismo, które zaczęło wychodzić w tym roku. Wyglądają one tak, jest to czasopismo literackie, to jest numer pierwszy, to jest numer drugi. I teraz chciałbym kilka słów o tej książce Jerzego Beniamina Zimnego powiedzieć. Otóż wydaje mi się, że w ogóle sformułowanie dziennik literacki jest jakąś formą ciekawą, być może nawet nową, ponieważ w tym dzienniku Jerzego Beniamina Zimnego praktycznie nie ma odniesień do poza literatury, do sfery życia. Dzienniki bardziej kojarzą się właśnie ze sferą życia, ze zgłębianiem swojego ja, z taką penetracją, czasem anatomiczną, tak jak to było chociażby w dziennikach Witolda Gombrowicza. Jerzy Beniamin Zimny porusza rozmaite kwestie. Pisze o poetach mniej znanych lub tych, którzy nie są tak znani bardzo szerokiemu gronu społecznemu, jak Dominik Żyburtowicz, Karol Zamsel, Krzysztof Gąsiorowski, Wyrwa Krzyżański. Pisze również o bardziej znanych poetach, jak Karol Maliszewski, Robert Rybicki, Konrad Góra czy Andrzej Sosnowski. Jest to książka bardzo pożyteczna, ponieważ odkrywa ona pewne takie tereny, można powiedzieć, terra incognita literatury. Tak na przykład pisząc o Żyburtowiczu, który jest wciąż poetą bardzo słabo opisanym, w ogóle niedocenionym. No tutaj Jerzy Beniamin Zimny docenia Żyburtowicza, pisze o tomie Spaceboy Żyburtowicza, o tomie Żaglowce, który dostał nagrodę w Kutnie, Złoty Środek Poezji. Także niewątpliwie jest to bardzo cenne, aby przybliżyć czytelnikowi takie właśnie, można powiedzieć, nierozpoznane tereny polskiej literatury, polskiej poezji, która głównie kojarzy się no, z 3 czy 4 nazwiskami: Wisławą Szymborską, Zbigniewem Herbertem, Tadeuszem Różewiczem czy Czesławem Miłoszem. Książkę Jerzego Beniamina Zimnego bardzo dobrze się czyta. Posiada ona potoczysty, barwny styl. Widać, że Jerzemu Beniaminowi Zimnemu bardzo leży sprawa poezji. Bardzo się nad nią namyśla i też ma warsztat krytyczno-literacki do pisania o poezji. Nie jest to warsztat akademicki, nie jest to warsztat przynaukowiony. Gdzieś na przecięciu pomiędzy takim profesjonalnym dyskursem krytyczno-literackim a własnym językiem rozgrywa się właśnie coś, co nazwałbym misterium odkrywania wiersza przez Jerzego Beniamina Zimnego, co przynosi niezwykle ciekawe efekty. Przede wszystkim w dzienniku Jerzego Beniamina Zimnego, w dziennikach literackich, w dziennikach literackich Jerzego Beniamina Zimnego
mamy coś, co nazwałbym ja literackim. Właśnie ja zanurzonym w gąszczu tekstów, w gąszczu innych poetów, w gąszczu rozmaitych tomików. No i jest to takie ja, można powiedzieć, nieco plazmoidalne, heterogeniczne, intertekstualne, ale jest to ja bardzo przekonujące i Jerzy Benjamin Zimny z pasją pisze o poetach, których czyta. Wybory Jerzego Benjamina Zimnego są nieoczywiste. Odbywają się poza mainstreamem literackim, poza nazwiskami, które każdy zna. Jak mówię, starają się przybliżyć tę sferę polskiej poezji, która prawie kompletnie jest nieznana. Przeczytać można tę książkę w jeden albo dwa wieczory. Jerzy Benjamin Zimny niewątpliwie ma, jak sam się przyznaje w swoich dziennikach, jest kawalerem po przejściach, prawdopodobnie na emeryturze, ekonomistą z wykształcenia. Zatem cały jest oddany sprawie poezji i to widać w tej książce. W tej książce dzienniki literackie, można powiedzieć, że mamy do czynienia z przykładem takiego człowieka tekstowego, właśnie coś na wzór książki Twarzy Bieńczyka. Natomiast jeśli chodzi o tekstowość, tutaj trzeba powiedzieć poetycko, dodać ten przymiotnik poetycki. Jerzy Benjamin Zimny nie tylko pisze o tomikach wydanych, ale również przyznaje, że jest nieustającym gościem portali poetyckich i tam próbuje wyłapywać nowe talenty. Sprawa poezji, tej nowej dykcji, tej może niezrozumiałej do końca dykcji, czegoś, co się wykluwa, wyłania, co jest nowe, leży mu bardzo na sercu. Tu też trzeba powiedzieć właśnie, że te dzienniki literackie nie są ksobne, nie są zorientowane jakby na siebie, na własne ja, ale przede wszystkim są zorientowane na innych poetów, na to, co piszą inni poeci, więc jakby wyrastają z tego ja i jakby są zanurzone w takim żywiole obiektywnym, w obiektywnym żywiole poezji. Tutaj jest też bardzo ciekawa diagnoza i bardzo potrzebna, mianowicie skontrastowanie dawnych czasów, mówię tutaj o PRL-u, i obecnych czasów, jak się miała poezja wtedy, jak się ma poezja dzisiaj. No wtedy było zdecydowanie większe zainteresowanie poezją. Na wieczorki poetów nieznanych chodziło o wiele więcej ludzi, nieraz wypełniona była, jak pisze Jerzy Benjamin Zimny, cała sala kinowa. Natomiast w tym momencie to zainteresowanie jest o wiele mniejsze. Poeci piszą przede wszystkim dla innych poetów i to tylko dla niektórych z tego grona, które ich rozumie. Natomiast wydaje się, że też proces wydawniczy jest łatwiejszy, łatwiej jest wydać tomik poetycki przy wsparciu właśnie jakiegoś urzędu marszałkowskiego, albo też przy wsparciu gminy, powiatu, przy wsparciu bibliotek lokalnych. To wszystko staje się o wiele prostsze i w związku z tym tych tomików jest o wiele więcej i ciężko wyłowić prawdziwe perły i diamenty w tym morzu właśnie, które się przelewa. Dlatego ta diagnoza no, nie jest do końca wesoła. Można powiedzieć, że właśnie cierpimy na pewien nadmiar. Więcej jest piszących aniżeli czytających. No i tym większy należy się podziw dla Jerzego Benjamina Zimnego, który wyłapuje właśnie te wszystkie nazwiska, o których warto pisać, nad którymi warto się pochylić, nazwiska nieznane, nazwiska czasem, które przede wszystkim są z jego poznańskiego podwórka, ale nie tylko. No i też trzeba powiedzieć, że Jerzy Benjamin Zimny jest redaktorem naczelnym pisma Rewiry. Jest to pismo ciekawe, bardzo dobre i które na pewno warto czytać.
jest takim pismem literackim w starym, dobrym stylu. I też dzienniki literackie Zimnego właśnie też są napisane w takim starym, dobrym stylu wyjadacza poezji, który nie jest zamknięty na to, co się dzieje dzisiaj, ale wręcz przeciwnie, jest otwarty na słowo, język i to, co nowego ze sobą przynosi. Dlatego serdecznie polecam dzienniki literackie Jerzy Benjamin Zimny.